Dzień dobry. Ksiądz Dariusz Iwański. Hajrete. Moi drodzy, pewien znajomy powtarza często, że człowieka nie poznasz, dopóki nie zjesz z nim kolacji. I tak naprawdę nie chodzi tutaj o wieczorny posiłek, tylko o okazję do konwersacji przy wspólnym stole. Dopóki nie posłuchasz, co człowiek myśli o współczesnym świecie, jak ocenia rzeczywistość, jakie ma plany, marzenia, jak ocenia innych, niewiele o nim wiesz. I wydawałoby się, że to jest bardzo odkrywcza zasada. Ale jednak 2500 lat temu Syrach też to wiedział. I dokładnie mówi o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Syrach powiada, że tak jak piec poddaje próbie naczynia garncarza, tak mowa jest sprawdzianem dla człowieka. Nie chwal człowieka, dopóki nie usłyszysz, jak mówi o świecie, jakie ma poglądy, w jaki sposób opowiada o rzeczywistości. Wtedy dopiero będziesz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Niby proste. Literatura mądrościowa, do której należy mądrość Syracha, ta księga właśnie, jest przebogata w takie właśnie obserwacje życiowe. Przy okazji zrobię takie lokowanie produktu, bo te księgi mądrościowe wydają się takimi ubogimi krewnymi w całym Piśmie Świętym. Księgi Przysłów, Hioba, Koheleta, mądrości Syracha i Księga Mądrości to cudowne zbiory właśnie cały czas aktualnych obserwacji. Zachęcam do ich czytania. Mędrcy Izraela bardzo interesują się relacjami między ludźmi. Jak pamiętacie, cały ten kanał dedykowany jest relacjom i inspiracjom, więc nie mogło tutaj zabraknąć choćby literatury mądrościowej. No dobrze, ale w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus też mówi o mowie. Może trochę nietradycyjne spojrzenie na ten fragment Ewangelii Łukaszowej, gdzie Pan Jezus mówi o tym, żeby wyciągać belkę najpierw z własnego oka, zanim zaczniemy pomagać wyciągać źdźbło z oka naszego bliźniego. Nietradycyjne w tym sensie, że chciałbym pokazać, iż Pan Jezus być może odwołuje się tutaj do znanej nam współcześnie zasady, która w psychologii nazywana jest projekcją. Projekcja polega na tym, że cóż, przypisujemy innym rzeczy, z którymi sami mamy problem. Co więcej, te rzeczy tak nas bardzo drażnią, że nawet zdobywamy się na agresję, bo jakby widzimy je przez szkło powiększające. Taki paradoks. Z czym sami mamy problem, to przenosimy na innych. Innymi słowy, Chrystus być może chce powiedzieć, że jeśli twój pomysł na życie polega na tym, że ciągle coś korygujesz u innych, to jest takie czerwone światełko, które powinno się zapalić w tobie samym, bo to znaczy, że w tobie są ogromne pokłady rzeczy do zmiany. Oczywiście chodzi także o to, że jeśli twój pomysł na życie polega na tym, żeby po prostu innych ustawiać do pionu, innych cały czas korygować, to musisz być bardzo ostrożny, bo to, co mówisz, stwarza rzeczywistość. Jeśli na przykład rodzice będą cały czas powtarzać dziecku, że nic nie umie, nic nie osiągnie, w ogóle jest beznadziejne, to ono może być geniuszem, ale wcześniej czy później przyjmie tę narrację. I w ten sposób rzeczywiście rodzice stworzą rzeczywistość. Miejmy nadzieję, że takich rodziców nie ma albo nigdy nie będzie, chociaż wiem coś dokładnie odwrotnego. Tak czy inaczej, słowa stwarzają rzeczywistość. O tym, jak bardzo jest to prawdziwe, można się przekonać na przykładzie fake newsów. Widać, że w obecnie toczącej się wojnie na Ukrainie to przecież jest oręż. Przy pomocy fake newsów można wzbudzić panikę, można poderwać morale, można do tego stopnia zniechęcić przeciwnika, że w ogóle podda się bez walki. To jest niesłychany oręż. Przy pomocy fake newsów stwarza się rzeczywistość, złą rzeczywistość. No i po tym, jeśli ktoś używa fake newsów, poznać można chyba to, że nie jest to dobry człowiek. Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu również mówi o fake newsach, które 2000 lat temu zaczęły być rozpowszechniane wśród Koryntian. Koryntianie mianowicie przyzwyczaili się do myśli, którą niektórzy propagowali, że nie ma zmartwychwstania. Że zmartwychwstanie to jest, należy włożyć między bajki i że właściwie wszystko, co mieli osiągnąć, gdy chodzi o Ewangelię, osiągnęli wraz z jej przyjęciem i z wejściem, jak to twierdzili, na wyższy poziom odczuwania. Oni, ich zdaniem, żyli już według ducha, czyli na tym najwyższym poziomie
odczuwania, gdy chodzi o ewangeliczną rzeczywistość. No dobrze, ale święty Paweł mówi tak, ten fake news będzie was kosztował zbawienia. Bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara nie ma sensu. Jeśli my nie spodziewamy się zmartwychwstania, nasza wiara nie ma sensu. I wasze zbawienie zawisło na włosku. Ten fake news będzie was kosztował zbawienia. Na szczęście Pawłowi udało się pokonać ten trend. Natomiast jest to do przemyślenia, w jaki sposób my podajemy prawdy o Jezusie. W jaki sposób mówimy o Bogu. Czy jest to Bóg nakazów, przykazań i tylko, czy jest to Bóg relacji, który inspiruje, który pociąga ku sobie, który jest jakimś takim bijącym ciepłem, do którego po prostu lgniemy. Jeśli to drugie, to chwała Panu. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Pomimo trudnych okoliczności na zewnątrz, za naszą wschodnią granicą, życzę dużo radości, dużo mocy, bo to nam się bardzo przyda. Pozdrawiam, szczęść Boże.